Witam was bardzo serdecznie. To jest piąty odcinek Zagrajmy w LEGO Racers. I dzisiaj będziemy się ścigać z Baronem von Baronem. Tak się nazywa nasz nowy przeciwnik. Szczerze mówiąc, powiem wam, że bardzo mi on przypomina poprzedniego, który swoją drogą się nie popisał. No, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie. No mniejsza, trzeba coś z tym fantem zrobić. A nie, to nie ten tryb. Trzeba coś z tym fantem zrobić. Może lepiej tak się cofnę. Okej. No więc, Baron von Baron. Ścigajmy się z nim. Znowu mamy odwróconą planszę. To jest druga postać, która ma hak zamiast ręki. I dobra, jedziemy. No cóż, oczywiście skrótów, no nie żałujemy sobie jazdy na skróty, bo po co? I cóż to się stało? Dlaczego nasz Baron jest ostatni? Nie mówcie, że on podzieli los naszego poprzedniego czempiona. To by już było mega dziwne. Dobra, teraz jakoś się wybronił, ale w dalszym ciągu nie jedzie zbyt dobrze. Okej, już byłem przekonany, że tutaj znajdę moje przyspieszenie, ale nie. Dobra, tutaj mamy przyspieszenie. I przy okazji wzięliśmy zielony klocek, bo tak. Zostawiłem ich daleko, w tyle, nie ma opcji, żeby mnie dogonili. No chyba, że naprawdę jakaś potężna kraksa by mi się przytrafiła, w co wątpię. Swoją drogą, fajnie, gdyby komputer też czasami używał skrótu. Znaczy, wiem, że w pierwszej trasie, na jakiej w ogóle się zmierzyliśmy, rzeczywiście komputer potrafi te beczki rozwalić. Widziałem to wielokrotnie. Ale raczej robi to bardziej nieświadomie. No i zobaczymy. Ciekawe, kto będzie pierwszy jestem ja, ale kto będzie pierwszy zaraz po mnie? A, Baron von Baron. Czuję tutaj małe oszustwo, ale dobra. Mogę się mylić. No i zimowa plansza. Teraz tak, podejrzewam, że skrót będzie na prawo tym razem. A nie, no tak, na prawo. Szczerze, w takich momentach naprawdę nie wiem, co mam mówić, bo już to wszystko zostało powiedziane o tej planszy. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, fajnie gdyby jednak dali jakieś nowe plansze. Nawet nie musiałyby być cztery, najważniejsze by było, żeby jednak jakieś nowe były. No ale nic, najwyraźniej no, autorom się nie chciało. Poza tym drugą sprawą jest to, że tak naprawdę trudno jest komentować wyścig. Ja rozumiem, że tutaj każdy z czempionów ma swoją jakby niepowtarzalną metodę walki z nami. Ale to nie ma większego sensu w momencie, kiedy no, jesteśmy mocno na prowadzeniu. Ale mnie wywaliło.
Tak naprawdę ostatni champion, Rocket Racer, no już sprawia większe problemy, bo on w każdej chwili, dosłownie w każdej chwili może nas wyprzedzić. Nawet kiedy jesteśmy mocno przed nim. Aj, tutaj muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyli. Z tego względu, że znowu mi się pomyliły kierunki. Ale trochę to nadrobię. Kto wie, może mi się uda. Ty, Baron, wypieprzaj mi stąd. No, na szczęście nie wziął zielonego. On chyba tych zielonych za bardzo to nie lubi. No, zobaczymy, jak teraz mnie wyprzedzisz. No i dzięki tej cudownej mocy udało mi się go wyprzedzić. Dziwne, wydawało mi się, że... Znaczy, no nie no, on powinien w sumie trochę mądrzejszym być. Jednak wydawało mi się, że Bazyl był... No, był trochę trudniejszy, nawet bardziej trudniejszy. No, o wiele trudniejszy niż ten tutaj przeciwnik nasz. Chociaż muszę przyznać, że na tej planszy no dość sprawnie się porusza. A nawet powiedziałbym, że tutaj mnie dogania. Ale to już nieistotne. Znowu wygrałem. Tak naprawdę wyścig, znaczy wygrany wyścig już mam w kieszeni. No i ostatnia plansza. Powiem wam, że początkowo, kiedy grałem, trudno mi było wyczuć tak naprawdę ten super... Znaczy to super przyspieszenie, które możemy mieć na początku. Trudno mi to było wyczuć, teraz, no nie wiem, może przy nagrywaniu tak się dzieje, że jakoś tak szybciej mi to idzie. No ty, beczką mnie chciałeś poszczuć. Niech no ja tylko znajdę zielony klocek. No, tutaj go nie ma. Ale tutaj go mam. Dobra, pojedziemy sobie teraz na skróty. A i ten coś na ogonie mi siedzi. A masz mumię, może sobie dasz radę. Chyba podziałało, bo zwolnił. Właściwie to on stoi w miejscu przez pewien czas. No i prawidłowo, o to mi chodziło. Teraz postawimy im mumię w takim miejscu, żeby nie mogli tego ominąć. Tylko czy tu jest takie miejsce? No przy tych krokodylach byłoby najlepiej. Może tu? Swoją drogą ciekawe, czy mając ochronę, można jakoś właśnie ochronić się przed tymi... przed tymi... mumiami. No to mocą w każdym razie. Nie wiem. No ale nasz szkieletor znowu wygrał. No to co, zostało nam praktycznie dwóch czempionów do pokonania. O, jaki smutas, a taki byłeś zadowolony z tego.
Okej, mamy teraz, znaczy teraz, nie teraz, tylko znaczy w tej chwili odblokowaliśmy nowego czempiona, ale nie będziemy obecnie z nim walczyć, ponieważ od tego będzie następny odcinek. A ja się na razie z wami żegnam, no i do następnego odcinka.